Moi drodzy, w kolejnym filmie na moim kanale. Pod dzisiejszy film to w sumie ubrałam się nawet tak kolorystycznie, bo będę opowiadać o produkcie, który ma czerwone opakowanie i stwierdziłam, że zrobię do tego filmu czerwony outfit. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj będę, słuchajcie, opowiadać Wam o produkcie do włosów i to jest dosyć taka tematyka niszowa na moim kanale, bo tematyka kosmetyczna generalnie rzecz biorąc się nie pojawia, albo pojawia się bardzo rzadko. Ale postanowiłam, że zrobię filmik o tym produkcie, bo jest to rzecz godna zainteresowania, słuchajcie, aby się przyjrzeć tym kosmetykom do włosów bardziej. Pomimo tego, że nie są to, słuchajcie, kosmetyki dostępne w Rossmanie, i nie kosztują 10 zł, tylko trochę więcej, ale wydaje mi się, że czasami jeśli chodzi o włosy, to powinno się czynić inwestycje. Włosy to jest, słuchajcie, pierwsza rzecz, jedna z pierwszych rzeczy, którą widzimy, kiedy poznajemy osobę, czy ma te włosy zadbane, czy nie. No a o czym mówię, słuchajcie, będę dzisiaj Wam opowiadać o olejku do włosów marki Kerastase. Na razie mam tutaj tylko puste pudełko, dlatego że opakowanie stoi obok mnie. I od razu też powiem, że bez ściemy, słuchajcie, to nie jest tak, że ja nie używałam tego produktu i będę robiła recenzję tego produktu. Zaraz Wam pokażę, że on jest już prawie zużyty do połowy. Ja tą firmę do włosów poznałam przez Dorotę Olfaktorię na, słuchajcie, jej filmach wcześniej, ale potem na evencie, który został zorganizowany w galerii Mokotów firmy i marki Kerastase. Tam było, słuchajcie, bezpłatne badanie skóry głowy, można było sobie porozmawiać z panem fryzjerem na temat włosów, wypytać go o różne rzeczy. I Dorota właśnie tam była i dzięki temu, że ona tam była, to dostawało się produkt tej marki i to był właśnie ten olejek i to jest pierwszy produkt, jaki ja miałam w swoich rękach i stwierdziłam, że po używaniu tego produktu już prawie 3 miesiące może coś Wam o tym produkcie opowiem, bo wydaje mi się, że jeszcze nikt nie robił filmików na ten temat, oprócz tego, że Dorota wiele razy mówiła o tym, że te produkty są bardzo, bardzo dobre. No i oczywiście to się zgadza. Ale słuchajcie, firma Kerastase, a raczej marka, to jest francuska luksusowa linia kosmetyków do pielęgnacji włosów, która dystrybuuje, wyobraźcie sobie, produkty na arenie międzynarodowej. To nie jest tak, że one pojawiają się tylko w Polsce. I Kerastase, słuchajcie, jest częścią oddziału produktów profesjonalnych do włosów marki L'Oreal. Ta marka, słuchajcie, jest często dostępna u fryzjera, możecie ją tam spotkać. Ja na przykład do tego fryzjera, do którego ja uczęszczam obcinać grzywkę, widziałam właśnie produkty tej marki. Ogólne takie, słuchajcie, informacje o tym olejku, które zaczerpnęłam tak naprawdę ze strony internetowej, to są takie. Olejek jest, słuchajcie, uniwersalny, błyskawicznie wygładza włosy, nadaje trwały i intensywny połysk, zapewnia termoochronę do 230 stopni, wygładza włókna włosów i zapobiega puszeniu się ich. Olejek zawiera mieszankę kwiatową o zapachu liści fiołka, mandarynki i frezji, ekstrakt spiżma, nuty drzewne. Tak, słuchajcie, wygląda ten olejek. On jest w takim szklanym opakowaniu i to, słuchajcie, nie jest właśnie żaden plastik, tylko to jest szklane opakowanie z pompką. Tutaj jest, słuchajcie, blokada, że można sobie zamykać, otwierać, żeby się Wam nic nie wylało i normalnie używacie to w ten sposób, że nakładacie dwie pompki i wcieracie włosy bez spłukiwania. Bo właśnie tutaj w dalszej części moich scenariuszowych notatek jest to, że jedną, dwie pompki oleju rozprowadzić na długości włosów. I tu chodzi tylko, słuchajcie, o tą długość, bo jak nałożycie go tu, to będziecie mieć efekt przetłuszczenia, bo to jest gęste
i włosy będą wyglądać tak, jakbyście ich nie umyły po prostu, bo to tyczy się dziewczyn chyba raczej. Za sam zapach, słuchajcie, to dotyczy damskiej części społeczeństwa, bo myślę, że jak facet pachniałby takim olejkiem, to zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy jest z nim coś nie tak. Więc myślę, że raczej dotyczy to tylko kobiet. Ale wyobraźcie sobie, że jakby używanie tego olejku jest stosunkowo uniwersalne, dlatego że można używać go przed kąpielą, przed modelowaniem, po modelowaniu, w celu poprawy fryzury i odżywka, tak jak powiedziałam już wcześniej, jest bez spłukiwania. I to są takie, słuchajcie, podstawowe informacje zaczerpnięte z internetu o tym produkcie. A co ja sama, słuchajcie, mogę o tym olejku powiedzieć? Plusy i minusy. I może zaczniemy od plusów, bo plusów jest zdecydowanie więcej jak minusów. I pierwszy plus, słuchajcie, to taki, że to pięknie pachnie. Jak, słuchajcie, nałożycie to na włosy i nawet wysuszycie lekko, to dopóki nie umyjecie włosów do następnego mycia, nie? To będziecie czuć ten zapach na włosach. To po prostu tak ładnie pachnie, że do tej pory wśród produktów do włosów i olejków, które mi się zdarzało czasami używać, jakichś drogeryjnych z natury, nawet mam jeden w domu jeszcze nie zużyty, to moje włosy nie pachniały tak, jak po tym właśnie olejku. Kolejny plus, słuchajcie, to jest pojemność i wydajność. Jeden, dwa w jednym w sumie. Dlatego, że to jest, słuchajcie, opakowanie 100 ml i przez 3 miesiące to ja zużyłam tylko tyle. Jeszcze mam tyle. Także wiecie, jedna, dwie kropelki wystarczy do tego, abyście sobie rozprowadzili to po całych włosach i nie musicie wylewać hektolitrów tego oleju na włosy, bo to, co się wyciśnie w tej pompce, w zupełności wystarczy. No i to wydaje mi się, że wystarczy jeszcze na następne 3-4 miesiące. To nie jest tak, słuchajcie, że Wam się to zaraz skończy. Jak to się czasami dzieje przy niektórych produktach do włosów, że no niby jest te 100 ml, ale jednak często jest też tak, że kończy się to zdecydowanie szybciej. Będąc w temacie opakowania, to kolejny plus to jest właśnie opakowanie, że to opakowanie nie jest plastikowe, oprócz tej pompki, która jest plastikowa, to nie jest plastikowe jakiejś, wiecie, takiej kiepskiej jakości, czyli plastik typu PET, czyli najprostszy, najzwyklejszy, tylko to jest szklane. Wiadomo, że przez to musimy też uważać na tą butelkę, bo ona jakby, jak nam spadnie z szafki, to się po prostu zbije. No to może być minusem tej sytuacji, ale no opakowanie jest naprawdę ładne. Ktoś pomyślał o tym, aby to opakowanie było eleganckie, luksusowe, z przymrużeniem oka trochę, i żeby ładnie wyglądało. W tym opakowaniu, słuchajcie, napisałam sobie, że to opakowanie jest luksusowe i design cały jest luksusowy, bo nawet pudełko od tego olejku, pomimo że jest tekturowe, to też jest dopracowane w każdym calu. Macie różne tutaj wzorki i w ogóle to K jest takie wytłoczone, że jak dotkniecie palcem, to czuć je pod opuszkiem. Także to tyle na temat opakowania. Kolejny plus, słuchajcie, to wygładzenie i brak obciążenia włosów. Fajne jest w tym to, że jak się nałoży ten olejek, to nie czujecie takiego spłaszczenia tych swoich włosów, że jakbyście przykleili je do samego końca głowy. Tylko wszystko się normalnie tak rozchodzi i nie macie jakiegoś takiego wrażenia, że coś Was obciąża na tej głowie. I fajnie, słuchajcie, wygładza naprawdę ten olejek włosy i nie sterczą Wam po myciu na wszystkie strony. To się, słuchajcie, chwali w tym olejku. Już ostatni plus jest taki, że on nie skleja włosów. Nałożycie go, rozczeszecie, wysuszycie nawet trochę włosy i żadne kołtuny Wam nie staną. Nic się nie sklei, nic się nie zrzepi tak, że po prostu potem wyrwiecie szczotką do włosów połowę swoich włosów, niestety, jak to się czasami mogło zdarzać przy innych tego typu produktach. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Z minusów, słuchajcie,
to są tylko i wyłącznie dwie rzeczy. Pierwsza, cena. Bo tutaj cena, słuchajcie, może porażać. W zależności, słuchajcie, od tego, jaką drogerię internetową odwiedziłam, cena tego olejku waha się w okolicach 100-120 zł. Wiem o tym, słuchajcie, że nie wszyscy kupią ten olejek. No bo to jest normalne. Pójdziemy do Rossmana kupić coś, co kosztuje 8 zł. Także no, cena niestety jest dość wysoka, jak na polskie warunki i nie każdego będzie na to stać. A kolejna sprawa jest taka, słuchajcie, że dostępność tego produktu właśnie też jest w minusach, dlatego że drogerie internetowe, słuchajcie, tylko i wyłącznie i salony fryzjerskie, które w ogóle sprzedają kosmetyki, bo niektóre salony fryzjerskie kosmetyków nie sprzedają. To też trzeba o tym pamiętać, że używają tych produktów na własny użytek, ale nie sprzedają ich konsumentom i klientom. Sprawdziłam, słuchajcie, Sephorę i Douglasa online. I słuchajcie, okazuje się, że online nie ma u nich tych produktów. Nie wiem, jak jest z sklepami stacjonarnymi, czy one mają, czy nie mają, bo nie byłam się wybrać i nie byłam sprawdzić. Ale wydaje mi się, że Dorota to chyba kupowała stacjonarnie w Douglasie i w Sephorze, więc prawdopodobnie stacjonarnie to jest, ale online niestety tego nie ma. A jeśli chodzi o inne sklepy internetowe, to wystarczy, że wpiszecie Kerastas i produkty wyskakują. I to są, słuchajcie, dwa minusy. Prawdopodobnie w niektórych przypadkach nie do przeskoczenia. Ja, słuchajcie, z zakupami online to też jestem tak na bakier. Czasami lubię coś kupić, ale jeśli mam opcję odbioru osobiście w sklepie albo przez pocztę, bo z tymi kurierami się, słuchajcie, bujać, to jest też uciążliwe, bo oni zawsze przychodzą wtedy, kiedy was nie ma w domu i są wielce obrażeni o to, że nie możecie odebrać paczki. Swoją drogą uważam, że oni nie powinni chodzić w godzinach 8-9, dlatego że to jest logiczne, że kogoś nie będzie w domu. Ale to już taka mała dygresja poza tym olejkiem. Na sam koniec, słuchajcie, ja chciałam Wam powiedzieć o tym, że ja Wam polecam ten olejek, jeżeli będziecie mieć wolną gotówkę, albo jakąś okazję, albo będziecie chcieli komuś zrobić jakiś prezent i będzie to kobieta, to może warto jest kupić ten olejek, żeby sobie osoba wypróbowała, jeśli to prezent, a jeżeli Wy chcecie, to też fajnie by było, gdybyście sobie czasami coś takiego wypróbowali. Ja nie mówię, żeby korzystać z tego na co dzień, bo wiadomo, że to są dosyć spore kwoty po 120 zł za produkty do włosów, ale jeśli istnieje taka możliwość, to naprawdę warto przetestować taki produkt i zobaczyć, jak włosy od razu, słuchajcie, zmieniają się pod wpływem działania tych olejków. Ja już, moi drodzy, oczywiście jak zawsze i niezmiennie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jeśli chcecie, klikania kciuków w górę, jeśli ten albo jakikolwiek inny filmik Wam się podobał. Jeśli macie chęć i chcecie wyrazić swoją opinię, zapraszam Was do pozostawienia komentarza. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie. Pa, pa!